Różewicz. Niedawno wspominali go. Oprócz Tadeusza Różewicza odszedł również Urs Widmer, to był, ja tak troszkę fonetycznie podaję, Szwajcar piszący po niemiecku Top Dogs, to jest jego sztuka, która zresztą była inscenizowana bodaj na deskach Teatru Wybrzeże. W kontekście tego dzisiejszego wieczoru i połączenia tych trzech konwencji, czyli poematu Piotra Wiesława Rudzkiego, etiudy Romana Polańskiego oraz mojej prozy, żeby to spiąć, to najbardziej jakby pasuje tutaj Tadeusz Różewicz, list do ludożerców. Cytuję słowa, tylko wybrane, nie zjadajmy się, bo znowu odeślemy tych dwóch ludzi z szafą z powrotem do Bałtyku. A nie w kontekście, muszę przeczytać, bo są to piękne słowa Tadeusza Różewicza. Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę. Oby do tego nie doszło. Zapraszamy Państwa na spacer do Zatoki Sztuki. Tam jest imitacja tejże szafy z etiudy i wspaniała wystawa przy okazji dla dorosłych. Dziękujemy bardzo.